O. Także proszę Państwa, jakie wrzaski, jakie krzyki. Tam ktoś biegnie, niczym dzik z Afryki. Kurczaczku! Kurczaczku, chodź we fraczku! Zobacz tam. Zobacz, jak u mnie jest włączone, to musi być to. A ja inaczej mam w tym telefonie. Ale włącz na zdjęcia, to ja ci włączę na film. No to sam kamerę. Tomasz, trzymaj. Trzymaj. To moim kamerę. Nie ruszaj. Delikatnie palce schowaj. O matko śmiała, co to jest? Czy moja telefonu? Śmiała gazetka. Masz. Bo widzę, że ty to nie umiesz nawet nastawić. Chodź. No. Zobacz, jakie kaski tam stoją. Zobacz. I już wracamy, kochani. Już wracamy. Zobacz, oni tu idą. Chodź, kurczaczku, we fraczku. Chodź. No. Chodź tutaj troszeczkę. Patrz, na koniach nawet, widzisz? Chodź, kurczaczku, chodź we fraczku. No. Patrz. Patrz, patrz, biją się tam, zobacz. Patrz, patrz, patrz. To mogą być jacyś kryminaliści. Czarna czapka i kurtka. Ale po co to się bić? Po co? Dlaczego takie chamstwo jest w Warszawie, na Mazowszu, nad Wisłą, pomiędzy Bogiem i Odrą Gdańskim i Czechosłowacją? Dlaczego tutaj, gdzie i te mohery, i te Żydki, bo tutaj nie ma ani świadków Jehowy, ani prawosławnych ludzi, ani ewangelików, ani mormonów. Dlaczego takie chamstwo, dlaczego takie draństwo? Dlaczego taka głupota, że człowiek, który jest agresywny, jest słaby. Słaby w sensie psychologicznym, w sensie wiedzy, w sensie kształcenia. Jeżeli to sobie uświadomisz, no to... Gorzej niż amatorszczyzna. Już kogoś z kuli, już kogoś z kuli. No. Takie młode młoko. Dlatego ci mówiłam, że w Warszawie są napady, kurczaczku. Trzeba uciekać. No. Patrz. Patrz. Krzyczy. Jaka świnia, zobacz, jakie to wielkie. To może być Niemiec, bo ja nie słyszę po polsku, on wrzeszczy. To może być Niemiec. Jaka świnia, ty zobacz, skuty. Podwiozą, zobacz, profesjonalnie go wywiozą. Ale poczekaj, wywiozą, już jedziemy, kurczaczku. Zawsze chodź we fraczku. Patrz, zobacz, zobacz. Ale do Ewki, to może do Ewka z Grecji, zobacz. Takie. Patrz, już, już. Dobra.